Christmas, everyone! Dzień dobry, kochani! Witam Was w serii otwierania kalendarzy adwentowych. Oficjalnie otwieram serię. Jeszcze mam jesienny wystrój, ale przy kolejnym kalendarzu adwentowym zrobię takie, wiecie, zimowy, żeby typowo było klimatycznie. No i co? Bez przedłużenia, słuchajcie. Mam ja kalendarz z Douglasa, kosztował 290 zł. Także co? No zobaczymy, co w nim jest. Oczywiście bez przedłużania otwieramy. Wy zostawiacie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej kalendarzy adwentowych. No i zapraszam Was do odcinka. Witam Was już z bliska. Słuchajcie, zaraz będziecie jeszcze bliżej, ale pięknie przywiązane jest kokardką i ta-da-da-da-da. Tak wygląda w środku. Słuchajcie, są tutaj takie marki jak Boss, jak Ariana Grande nawet jest. Jest Estée Lauder, jest Jeffree Star, także no słuchajcie, bardzo ciekawi mnie ten kalendarz, także zapraszam do otwierania. Mamy okienko numer 1. Zobaczymy, co na sam początek nam dadzą. I słuchajcie, wiadomo, że ja pewnie częściej, bo o Jezu, ten produkt znam, kojarzę go. Słuchajcie, co my tu mamy? Co to jest? To jest, słuchajcie, Brazilian Bum Bum Krem. Kojarzę go z TikToków. Wydaje mi się, że on trochę kosztuje. W ogóle dajcie znać, czy chcecie właśnie, żebym wyliczała też ceny i czy się opłaca, czy nie. To jest po prostu zwykły, aha, to jest krem do ciała. Także w pierwszym okienku mamy z Bum Bum Krem do ciała. Dwójeczkę mamy tuż obok, tutaj mamy coś podłużnego. O Jezu, jaka miniaturka. To jest po prostu miniaturka miniaturki z firmy Starm Glow Drops, czyli coś po prostu, żeby dodać do podkładu, czy do czegoś takiego i żeby potem było, wiecie, takie glow na twarzy. Ale Jezu, to jest miniaturka miniaturki. Jeżeli mieliście ten produkt, testowaliście, dajcie znać, co o nim sądzicie. No ale taka miniaturka miniaturki, ale nie wiem, co to za marka. Może jakaś droga, więc dlatego tak. Okienko numer 3 jest trochę większe. O, tak, to lubię. Słuchajcie, Beauty Blender, nieoryginalny, nie typowo z Beauty Blender, ale jakaś gąbeczka, także na pewno się przyda. Moim zdaniem ja bym się cieszyła z tego, serio. Gąbeczka jak najbardziej na plus. Czy jest to zapychacz? No trochę tak, bo chcemy tutaj kosmetyki, ale jednak to jest coś, co możemy użyć do kosmetyków, także jestem na tak, wybaczam. Boże, pierwszy odcinek otwierania kalendarzy adwentowych i jeszcze nie jestem ogarnięta i nie widzę, gdzie jest czwórka. Słuchajcie, szukam cały czas czwórki, nie widzę numerków. Czy jest piątka? Jezu, jak wy pewnie gdzieś widzicie tą czwórkę, czekajcie. A tu jest taka duża, dobra. Obniżę Was, żebyście dokładnie widzieli tą czwóreczkę. Dobra, i co my tutaj mamy? Okej, okay, tą firmę lubię i fajnie, bo mamy tutaj nawilżające płatki pod oczy. Tą firmę lubię, ona jest też dosyć znana, też to nie jest dosyć tani biznes. Także mamy tutaj płatki pod oczy hialuronowe. Lecimy z okienkiem numer 5. Ej, ja czekam na tego Jeffree Stara, na tą Ariana Grande, ciekawe co to będzie. I słuchajcie, mamy tutaj jakieś krem kolagenowy, proszę bardzo, z firmy Dacifia, też jej nie znam, wegański krem z kolagenem po prostu, z witaminą C, z witaminą A, z witaminą E, nie mały, nie duży, na pewno nam na trochę starczy, fajny, będzie można potestować. Dobra, szósteczka, szóstka to są, słuchajcie, Mikołaj. Słuchajcie, mamy Ariane Grande, są Mikołajki i proszę bardzo, w Mikołajki mamy, słuchajcie, miniaturkę perfum z Ariane Grande, ale czy to będzie bez tego psikacza? To będzie z takim, o właśnie, z takim czymś, ja tego czegoś strasznie nie lubię. Bo jak to używać, co? Nakropić trochę na nadgarstek i wcierać to po prostu, tak? I to przyje też można wcierać, czekajcie. Ładny jest ten zapach. No i dobra, słuchajcie, mamy w szósteczce zapach Ariane Grande, także ja jestem zadowolona, czekałam na to i fajnie, że dali to na Mikołajki. Ej, ładny ten zapach, słuchajcie. Bardzo ładny. Ej, ja nigdy nie włożyłam perfum Ariany Grande, powiem Wam, ale naprawdę bardzo ładny. Dobra, siódemeczka, siódemeczka, nie przedłużamy, siódemeczka. Teraz tak. Normalny, zwykły lakier do paznokci, wodoodporny niby. W ogóle teraz bardzo rzadko chyba malujecie samemu paznokcie. Raczej się robi hybrydę, tutaj mamy zwykły lakier, co prawda. Okienko takie Wam powiem, kiepskie. Dla mnie kiepskie, ale ogółem, jeżeli ktoś maluje paznokcie samemu, no to jak najbardziej. Fajnie w ogóle, że taki kolor, taki, wiecie, neutralny, że nie krzykliwy, że dla każdego będzie pasował. Okienko numer 8 i mamy tutaj coś większego z Dr. Kauszka, tak chyba tak to się nazywa. Mamy tutaj maseczkę, rewitalizującą maseczkę, proszę bardzo. Odpakujmy ją, zobaczmy, jak to wygląda, jaka to jest pojemność w ogóle. Mówię Wam, teraz mam tutaj taki kącik, wiecie, jeszcze nie zrobiony kącik, więc dopiero sobie zrobię. Okej, okay, tak wygląda ta maseczka, proszę bardzo. Też tego nigdy nie testowałam, nie mam bladego pojęcia, co to jest, więc się nie będę na ten temat wypowiadać, ale po prostu mamy tutaj maseczkę. Okienko numer 9 i tutaj mamy kolejną taką perfumetkę. Z jakiej to jest firmy? Z jakiej to jest firmy? To jest, słuchajcie, z firmy Abercrombie Finch Away. Nie mam pojęcia, co to jest za firma, ale to już jest normalnie z tym, z psikiem, także psikniemy. Niech to sobie teraz wsiąknie i uwaga, moja reakcja. Ej, ładny. Ale ładny perfum. Ej, kurczę, jaki ładny.
Ciekawe, czy będzie trwały. Ej, jak będzie trwały, dziewczyny, polecajka. Polecajka, róbcie sobie screeny. Jak będzie trwały, będę wam dawała znać na Instagramie. Czekajcie, bo się nie chcę wyostrzyć. Będę wam dawała znać na Instagramie, czy jest trwały, czy nie jest trwały. I kupujcie. Przepiękny zapach, serio, piękny zapach. Okienko numer 10. Czy wy to widzicie dobrze? Widzicie. Okienko numer 10, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? W tamtym roku też to było, kojarzę z tej firmy Anna Jak. To i tutaj chyba mamy eyeliner, co? A mi akurat brakuje eyelinerów, a nie tuż do rzęs. Dobra, kalendarz makijażowy, więc jak najbardziej tuż do rzęs na plus. Okienko numer 12, czyli połowa naszego kalendarza. I proszę bardzo, mamy też tutaj produkt taki dosyć duży. Jest to, słuchajcie, Peach Tea Hydra Cream, czyli Hydra Krem, czyli nawilżający, słuchajcie, krem, ale to jest chyba krem do rąk, co? Bo to jest z takim wieczkiem, że mi się wydaje, że to jest krem do rąk, ja ogółem kremów do rąk nienawidzę. Jak jestem na przykład na paznokciach i pani chce nałożyć oliwkę mi na skórki, to zawsze mówię, że nie, nienawidzę tego, jak mi się tłuszczą ręce, tego nienawidzę, więc komuś ten krem oddam, też często oddaję wam na rozdaniach, także warto mnie obserwować na Instagramie, instagramkinia.wiczyńska. Okienko numer 13. Ej, jak na razie ten kalendarz mi się bardzo podoba. Dobra, mamy kolejny kosmetyk, to są chyba jakieś takie, wiecie, takie droższe firmy, ja się na tym nie znam, szkoda, że nie ma takich popularnych. Dobra, tutaj mamy serum do twarzy z firmy Lancaster, też nie mam pojęcia, więc kurczę, głupio, bo nie wiem nawet, no nie umiem wam powiedzieć, czy polecam, czy nie, bo nie znam tych produktów, będę miała do testowania, więc na ten moment, przy tym okienku, na którym jesteśmy, czyli na 13, mogę powiedzieć wam, że na razie sądzę tak, że jeżeli ktoś chce kupić ten kalendarz, to niech to kupi osoba, która po prostu chce wytestować produkty, która lubi testować nowe produkty. Jak tutaj widać, nie ma takich popularnych rzeczy, tylko bardziej takie coś, co po prostu można testować. Okienko numer 14. O, coś dużego, słuchajcie. Kosmetyk z Hugo Boss i jest to, słuchajcie, perfumowany balsam do ciała w dosyć dużej pojemności. Jak pachnie. Ej, to okienko fajne. Ładny perfumami właśnie Hugo Bossa. Dobra, ej, ale to słuchajcie, 75 ml. Myślałam, że będzie coś takiego, wiecie, mega, mega małego, a jest naprawdę dosyć spory. Ej, jak na razie okienko 14, opłaca się kupić ten kalendarz, naprawdę się opłaca. Dobra, okienko numer 15, lecimy. I znowu z tej marki Anna, nie umiem tego wypowiedzieć nigdy. I co tutaj jest? Aha, to jest chyba maseczka, tak? To jest wypełniający krem przeciwzmarszczkowy. No też nie dla wszystkich, bo jak młode osoby to kupią, to nie będą za bardzo miały jak tego używać. 15 ml, nieduże, ale zawsze można komuś oddać. Teraz muszę dać was niżej i okienko numer 16, proszę bardzo. Kolejna taka firma, której nie kojarzę, firma Aveda. Jest to, słuchajcie, Botanical Repair i nie wiem, słuchajcie, czy to jest maseczka do twarzy, czy do włosów. Dajcie mi znać, bo naprawdę nie znam się z tą marką, więc dajcie znać, jeżeli ktoś z was używał tego produktu, czy wie, do czego służy, bo nawet tutaj nie mogę się doczytać, bo tutaj jest po niemiecku wszystko napisane, więc trochę tego nie ogarniam. Od razu, jak jesteśmy tutaj niżej, tutaj też mamy okienko numer 17. Okej, o, fajnie, eyeliner, nie mamy... A nie, to nie jest eyeliner, moi drodzy. To jest, słuchajcie, pędzelek, ale pędzelek do brwi i powiem wam tak, ja z tego pędzelka się cieszę, bo ja pędzelka do brwi nie mam, ale taki trochę wypełniacz, można by było powiedzieć, ale fajne, ładne włosie. Nieźle! Aha! To jest pędzelek z Zoewy, słuchajcie! Ej, to jest luksusowe! Ej, dobra, no to jest luksus, słuchajcie, to jest luksus. Jak na razie kalendarz naprawdę na plus. Numerek 18, ja was wzięłam do góry, a to jest na dole, także wracamy, proszę bardzo, wracamy. I okienko numer 18, to wszystko zgarnę. Jest tutaj naprawdę duży, czy to będzie kolejna maseczka. Star Skin, też bardzo lubię tą markę. I tak, jest to, słuchajcie, maseczka do ust, jest mi teraz mega potrzebna, bo słuchajcie, ja jak biorę te leki antydepresyjne, to strasznie mi tak w ogóle w kącikach ust nabiera się ślina i strasznie szybko wysuszają mi się usta. Także fajnie, mamy porządną, nawilżającą maseczkę do ust. Okienko numer 19 też jest na dole i jest to coś małego. I czy to jest kolejny lakier? Czy to będzie coś innego? Nie mogę tego wyjąć, ale dobra. Czy to jest Estée Lauder? Tak, Estée Lauder, wiedziałam. Estée Lauder i słuchajcie, to w tamtym roku też było w kalendarzu adwentowym. Nie pamiętam, czy z Douglasa, czy z Sephory, czy z Zalando, ale to jest takie serum, to jest taki krem nano, co się nakłada. I pamiętam, że byłam z tego mega zadowolona. To ma taką bardzo tłustą konsystencję. To jest mega fajny produkt i mega się z niego cieszę, że jest w tym kalendarzu. Ej, my nie otworzyliśmy 11! Nie otworzyliśmy 11, Boże, ja jestem blondynką. O! 11 sama wpadła. Co my tutaj mamy? To są płatki przyklejane na twarz. 30. Ale czy to są takie płatki, na przykład, wiecie, że jak wyskoczą wam syfy,
Czy to jest coś innego? Poczekajcie, zaraz doczytam. Nie, to jest typowo na czoło, tak? Hialuronowy płatek do twarzy wielokrotnego użytku. Aha! Czyli to jest takie hialuronowe płatki, które sobie możecie ponakładać na twarz, jeżeli coś wam wyskoczy, czy coś takiego. To też jest mega fajny produkt. Naprawdę na ten moment jestem zaskoczona tym kalendarzem. Czy my 20 otworzyliśmy, czy nie? Jestem na razie bardzo pozytywnie zaskoczona tym kalendarzem. Nie był drogi, był taki w sam raz, a produkty są naprawdę fajne. Patrzcie, jaki duży produkt teraz jest. I jest to, słuchajcie, z firmy farmacji, dobrze mówię. Green Clean Makeup. Aha, to jest taki balsam do zmywania makijażu, o ile się nie mylę. Coś innego, wiecie, dalej by płyn do makijażu, to takie zwykłe. Tutaj mamy balsam do zmywania makijażu, czyli coś innego, coś fajnego. Okienko numer 21, zbliżamy się, kochani, do końca. I w 21, co my tutaj mamy? Halo, halo, proszę, niech to wyleci. Tutaj mamy kolejną doktor. Jest to, słuchajcie, produkt, no znowu anti-age, czyli dla cery dojrzałej. Więc co, no ja tego nie użyję, zostało mi po prostu oddać to mamuli. Okienko numer 22. Duże, myślałam, że będzie coś dużego, ale słuchajcie, mamy tutaj kamień. Czy to jest oryginalny kamień guasza? Tak, jest to z jakiegoś Rosenthal, więc to będzie na pewno dobry. Mamy tutaj gdzieś, słuchajcie, było serum. To jest Estée Lauder. Można sobie nałożyć te serum i zrobić sobie fajny masaż tym kamieniem. Czyli naprawdę kalendarz przemyślany. Przedostatnie okienko numerek 23. Moi drodzy, co my tutaj będziemy mieli? Jeffree Star jest, słuchajcie, jest to rozświetlacz. Ale nie, to nie jest rozświetlacz, to jest cień do powiek z Jeffree Star. Srebrny, szkoda, że nie złoty. Ja uwielbiam złote, ale mamy tutaj cień do powiek Jeffree Star. O Jezu, jakie to jest malutkie w ogóle, ale to pewnie kosztuje krocie. No i dobra, okienko 18 otworzyliśmy, tak? No i dobra, zostało nam okienko numer 24, czyli ostatnie. No i okienko numer 24. Jezu, jakie ładne, Boże! To jest próbka perfum. Ja to ostatnio wąchałam, ten perfum. On jest przepiękny. Zastanawiałam się nad zakupem go i tutaj mamy miniaturkę tego. Ej, on jest naprawdę, słuchajcie, ładny ten perfum. Czekajcie, o. Tak sobie rozsmaruję go. Szkoda, że właśnie nie ma tego, wiecie, tego takiego do psikania. Ej, on jest naprawdę ładny. Przepiękny jest ten perfum. Ej, zapach jest śliczny, serio. Dobra, kochani, mam otworzony cały kalendarz adwentowy. Moja ocenka od 0 do 10 to jest taka naprawdę mocna ósemka. Jak na to, że niecałe 300 zł, kosmetyki na pewno przewyższają wartość tego kalendarza. Więc czy się opłaca? Moim zdaniem się opłaca. Także co, dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa!